Dominika Chorosińska, 41 lat, musiała złożyć oświadczenie majątkowe. Czego się dorobiła przez te wszystkie lata? Dominika zyskała rozpoznawalność dzięki roli Wem jak miłość. Została także bohaterką tabloidów dzięki jej burzliwemu życiu prywatnemu. Choć zdarzyło jej się przyprawić rogi mężowi, nie przeszkodziło jej to w objęciu funkcji ambasadorki akcji Wierność jest seksy. Dziś kreuje się jednak na przykładną żonę i gorliwą katoliczkę. Po przejęciu władzy przez PiS dostała nawet pracę w TVP, gdzie komentowała sprawy polityczne. W pewnym momencie sama postanowiła wkroczyć do świata polityki. Z ramienia jedynie słusznej partii próbowała załapać się do Parlamentu Europejskiego, ale się nie udało. O wiele lepiej poszło jej na polskim podwórku. W ostatnich wyborach dostała mandat poselski. Być może w końcu dowiedziała się, ilu posłów zasiada w Sejmie, bo przed wyborami nie miała o tym bladego pojęcia. Prawo wymogło na niej złożenie oświadczenia majątkowego. Dzięki temu wyborcy mają wiedzę na temat stanu konta i posiadanych nieruchomości polityków. Ci sprytniejsi potrafią przepisać większość majątku na małżonków, by nie zrazić do siebie wyborców. Dominika nie poszła jednak w ślady obecnego premiera i pochwaliła się wszystkim. Czego zatem się dorobiła? Z oświadczenia dowiadujemy się, że Chorosińska jest właścicielką dwóch mieszkań warte 500 280 000 zł. Posiada także hektarową działkę rolną oraz 5 000 oszczędności. Chorosińscy posiadają także dwa samochody, BMW 535 oraz Volvo V70. W zeszłym roku Chorosińska zarobiła też 98 000 zł. Nie należy zapominać, że co miesiąc na jej konto wpływa także 2 500 zł z programu 500+. A co z zadłużeniem? Posłanka zaciągnęła kredyt we frankach oraz kredyt hipoteczny w wysokości 14 000 zł. Ma jeszcze jedną pożyczkę bankową opiewającą na 25 000 zł. Jak myślicie, o ile wzrośnie jej konto po 4 latach w Sejmie?